telefoniki, dawać mi kasę. Jest żeton, miodzio. Halo? Halo, mogę rozmawiać z Jarem? Jest tu ktoś o imieniu Jara? Jara? Nie, nie ma go tu? Ja, czekaj, nie płacz. Jara! Co, cię tak zdenerwowało? Przepraszam, nie powiedziałeś nic złego. Jasne, powiedziałem tylko Jara, ale ty powiedziałaś to pierwsza. Tak, to prawda. Nie będę ci przeszkadzać. Nigdzie mi się nie śpieszy. Chcesz pogadać? Kończy się szkoły czas. Nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tym. Zawsze chodzimy razem, gdzie bywamy tylko my. 16 mam lat, wiem dokąd iść. Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś. Życie na własny rachunek. Lat 15 fajnie jest wtedy, gdy dorasta się. To najpiękniejszy w życiu czas. Najpiękniejszy w życiu czas. Szóstka w pracy. Czekając na telefon. Miłego dnia. Ej, skąd ta farba? Pamiętasz walniętego syna Haldera? On i jego tata trenują przed jakąś paintballową bitwą i traktują mnie jak ruchomy cel. Rewelacja! Paintball jest odlotowy. Tak, rzeczywiście. Mają prawo to robić? Nie, ale to ich sklep. Kiedy kazałam im przestać, trener ukarał mnie za zbyt dziewczęce zachowanie. Ach, nie cierpię go. Koniec mojej przerwy. Wracam na front. Nie daj się im, żołnierzu. Cześć. Cześć. Pralka ci się zepsuła? Nie, ale to i tak najgorszy dzień w moim życiu. Będę strzelać. Oblałeś egzamin. Nie. Znowu zmoczyłeś się w nocy? O, zmoczysz się? Nie! Zrozumiałeś, że dziewczyny nie lubią odpowiedzialnych facetów? Nie, zaraz, nie lubią? Daj spokój, Wyatt. Nie jest aż tak źle. Gorzej. Najpierw zaspałem, więc zerwałem się z łóżka. Nadepnąłem na gitarę i ją rozwaliłem. Auć. O! Kurczę. Potem poleciałem po rower. Ale wczoraj nie zamknąłem garażu i rower zniknął. Oj! O, to kiepsko. Kurczę! Przyszedłem tutaj. Złapałem kubek z kawą, wbiegłem do sklepu i potknąłem się, wylewając życiodajny napój. O! Auć! Kurczę! Dobra, kowboju, przestań z tym kurczę! Ej, to nie koniec. Nie dość, że wylałem moją kawę. O! O nie! Co zrobiłeś? Czy to źle? Kosmiczni Samuraje to pierwszy film, którego akcja rozgrywa się w kosmosie. To był unikat, wersja reżyserska. Nie wydają już tego na VHS-ach. I dlatego Wayne wywalił mnie z pracy. Może znów cię przyjmie, kiedy trochę ochłonie. Ten film był wart więcej niż twoje życie. Twoje życie, twoje życie. Szczerze mówiąc, wątpię. Wielkie halo, wywalili cię z roboty. Dwa razy z rzędu, to psuje moje CV. Coś ty, stary, jest dokładnie odwrotnie. O, ciekawa teoria. Może nas oświecisz? Weźmy na przykład Niki. Jedna praca. Oto jej CV. Niki Wong, Haki Bazar. Koniec, kropka. O, nie pomyślałam o tym. Ludzie tak o mnie mówią? Z czego się śmiejesz? Jesteś Kathleen Cook Cytryna. Niki udowodniła, że jedyne co umie, to składać bluzy w kostkę. Jeśli ktoś zerknie na moje CV i zobaczy, w ilu miejscach pracowałem, uzna, że potrafię robić wszystko. To największa bzdura, jaką w życiu słyszałam. Umiem nie tylko składać ciuchy. Serio? Znajdziesz pracę, Wyatt. Jesteś bystry, pracowity i bardzo miły. Same zalety. Trzymajcie kciuki. Na razie. Cześć! Surfuję od 6 roku życia. To jak jazda na deskorolce, tyle że po wodzie. Rany, ale odjazd! Jak przyjedziesz do Australii, pożyczę ci starą deskę. Jest trochę obgryziona przez rekina. Mało mi nie zjadł kostki. Surfująca, walcząca z rekinem dziewczyna z Australii, super! Dzięki, Jude.
Słyszałem, że w Australii jak się spuszcza wodę, wir kręci się w odwrotną stronę. Wiesz o tym? Tak, mieszkam tu. No dobra, więc Jara to był twój chłopak? Tak, przeprowadził się z rodziną do Kanady. Zapisałam jego nowy numer na kartce, ale sprał się i nie mogę go odczytać. Kiepsko, fajna z ciebie laska. Gdybyś tu była, na pewno bym się z tobą umówił. Dzięki, Jude, ty też jesteś fajny. Au! Brawo, masz dobre oko! Halderowie rządzą! Masterson, posprzątaj tu i przestań się obijać! Niech to... Niezły tekst, he? Powiedziałem, przestań się obijać, bo się obijała o podłogę! Chwytam, tato! Ach, to będzie potwornie długi tydzień. Ziomy, Lasencje. Cześć! Gdzie się podziewałeś? Gadałem sobie z moją nową dziewczyną. Co? Brawo! Szybki jesteś. Kim ona jest? Gdzie ją poznałeś? Na imię ma Kali. Seksowna jest? Poznamy ją? No pewnie, chodźcie ze mną. Dobrze, Wyatt, jestem Tim. Hej, Tim. Pozwoliłem ci mówić do mnie, Tim? No, tak się przedstawiłeś, więc ja... Mów do mnie, szefie. Wyatt, są trzy sposoby postępowania. Prawidłowy, nieprawidłowy i po mojemu. Po twojemu jest prawidłowo? Oczywiście. Czyli właściwie są tylko dwa sposoby postępowania? O, przepraszam. Czy to ja staram się o pracę? Bo mnie się wydawało, że jednak ty. Co jest? Nie słyszę śpiewu! Mój burger jest za oceanem, mój burger za morzem jest, a gdyby był tobie podany, to miło by było go zjeść. Lubisz muzykę, Wyatt? Śpiewam, gram na gitarze i piszę własne piosenki. Odpowiesz na moje pytanie, czy będziesz marnował mój czas? Lubię muzykę. Dobrze. Niektórzy uważają, że śpiewanie dla gości jest głupie. Uważasz, że śpiewanie dla gości jest głupie? Nie? Ja tak. Myślę, że to głupie. Dlatego dla nich nie śpiewamy. Serio? Tak, serio. Śpiewamy dla mięsa. Jeśli rozmawia się z roślinami, lepiej rosną. To fakt. Jeśli śpiewasz do mięsa, lepiej smakuje. To też fakt. To burgerowa Biblia. Są w niej wszystkie nasze piosenki. Naucz się ich. Ej, podgłośnić śpiewanie o 8%. Zaczynasz od jutra. Dziękuję. Chyba. Gdzie jest ta twoja dziewczyna? Pewnie zaraz zadzwoni. Skąd zadzwoni? Z Australii. O, chwila, moment, kolego. Nawet nie wiesz, jak ona wygląda? Nie, zadzwoniła, odebrałem i jesteśmy razem. Przez telefon? Ona mogłaby być psem albo dingo. No co ty, ziom, powiedziała, jak wygląda. Jest trochę podobna do Kathleen. O, więc jest ładna. Lubię ją. Mogła ci okłamać. Myślę, że to romantyczne. No ja, że głupie. Jak chcesz się spotykać z dziewczyną, która mieszka na antypodach? Jonesy, czasami wychodzi z ciebie świnia. Zaraz. Myślałam, że automaty nie przyjmują rozmów zagranicznych. No to ten jest walnięty. Kiedy się kapną, że jest zepsuty, naprawią go. Zrobią to? Jak będziemy tu tak sterczeć, to na pewno ktoś się połapie. Spokojnie, telefoniku, ja cię obronię. Wiecie co? Właśnie dostałem pracę w Burger McFlipsters. Tam, gdzie śpiewają o hamburgerach? No co ty? Strasznie mi przykro, stary. Zawsze się nabijamy z tych frajerów, a teraz ty jesteś jednym z nich. Ale tylko tam był wakat. Muszę zarobić na nową gitarę. Przynajmniej nikt nie będzie do ciebie strzelał farbą. A może usłyszycie jakiś łowca talentów? Dzięki. No, do roboty. Burger w nocy mi się śni, bo ja kocham je, a wy... Czy widziałeś, jak mój burger na bułeczce lśni? Podam go z frytkami, zasmakuje pewnie ci. Do kieszeni ręce włóż, gdy kieszenie w spodniach masz. I jak zespół nasz taniec kombo, tańcz. La 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 la. Do kieszeni ręce włóż, gdy kieszenie w spodniach masz. I jak zespół nasz taniec kombo, tańcz. Jest tu nowy i taki słodki. Przedtem te piosenki mnie denerwowały. I mnie też. Tej piosenki nie ma w naszej Biblii burgerów. No, nie, nie ma. Sam ją napisałem. Masz łeb, Wyatt. Właśnie takich ludzi lubię. Tak, trzymaj.
to najlżejszy kij. Poskładaj mnie! Pudło! Halderu, bieżącą! Jeśli nie kupisz, już gotowie. O rany. Obiecałeś, że przyniesiesz. Dobra, pójdę już. Aż jeszcze nie dojdę. Jeszcze jedno. Chcesz mleko w kartonie czy w worku? Burgery nasze pyszne są i słodki jest nasz shake. Najlepsze są dziewczęta, co bywają w pracy mej. Dziewczyny go oblegały. Był jak poeta mięsnego rock'n'rolla. Nic ci nie jest? Spoko, oczy mi się kleją. Kiepsko wyglądasz. Byłem tu już o 6 rano, kiedy sprzątano centrum. No bo nie chciałem przegapić telefonu od Kali. To straszne czekać, aż telefon zadzwoni. Może ty sam do niej przekręć. Do Australii? Zwariowałaś? Australia przecież leży po drugiej stronie globu. Tak, drogo by wyszło. Muszę lecieć, na razie. Cześć, właśnie zostałem nowym zastępcą kierownika w Burger McFlipsters. O, szybki awans. Tim mówi, że sprzedaż wzrosła o 20%. Wyatt, jestem z ciebie bardzo dumny. Ale... Żadnych ale, jestem dumny. Dzięki, John C. Nie tylko cię szanuję, stary, ale uważam też, że Burger McFlipsters to naprawdę świetny lokal. No dobra, co kombinujesz, Jonesy? Ja staram się wesprzeć kumpla. Przestań, Jonesy, przerażasz mnie. Przecież nie cierpisz McFlipstera. Co ty? Uwielbiam to miejsce. Wiesz co? Interesuje mnie pewna kwestia. Czy jako zastępca kierownika masz jakiś wpływ na zatrudnienie? O, już kapuję. Nie rób tego, Wyatt. Bądź silny. Błagam, nie patrz mu w oczy. Za późno. Zawsze mogę zapytać. Dzięki, szefie. Na pewno cię nie zawiodę. Coś mi mówi, że będę tego żałował. Nie zniosę kolejnych 5 dni, trenerze! Walcz albo zejdź z pola, Masterson! To o co chodzi w tej robocie, koleś? Po pierwsze, nie jestem koleś, tylko szef. Dobra, szefie. Lepiej bym wykorzystał swój talent w kontaktach z z klientami. Gdybyś się zatrudnił na lotnisku, nie siadłbyś za sterami samolotu pierwszego dnia, prawda? A gdybym był pilotem? Jesteś pilotem, Jonesy? Witam, panie. Au! Co ty wyprawiasz? Przecież nie mogę się oddalać od tego telefonu. Nie wiadomo, kiedy ona zadzwoni. Myślę, że kiedy ochroniarz zauważy namiot, wścieknie się. Dlatego wziąłem tę taśmę. Niech ktoś otworzy drzwi. Kali! Lecę. Halo, Kali? Jude, ale się za tobą stęskniłam. Ja za tobą też. Zapisałam się na kurs prawa jazdy. I wiesz, jutro mam klasówkę z matmy. Jude, słuchasz mnie? Tak, mamo. Mamo? Cały dzień czekam na rozmowę z tobą, a ty mnie nie słuchasz? Odkładam słuchawkę. A? O nie, zaczekaj, ja chcę... Daruj sobie, najwyraźniej nie masz ochoty rozmawiać. Zadzwonię, kiedy będziesz w nastroju. Nie, Kali, czekaj. Nie! Siódemka kier? Ostatnia karta! Wygrałem! Zakrwawione ręce czy randka z Taco Julie? Wolę zakrwawione ręce. Jak chcesz. Toleś, oszukiwałeś! Dzięki, chłopaki. Musiałem skoczyć w ustronne miejsce. Bardzo fajny ten namiocik, Jude, ale siedzisz tu już od 2 dni i robi się lekki... Smrodek? Tak. Po tej stronie globu też są laski, z którymi możesz się umówić. Nic nie kapujecie. Ona jest boska. Dobrze mi się z nią gada, a ten jej akcent jest odjazdowy. Tak. Trzymaj się, stary. Wracamy do roboty. Jude'owi odwaliło. No, ześwirował. Masterson! Masterson!
A, tu jesteś. Informuję cię, że Cory i ja zakończyliśmy ćwiczenia. Chcieliśmy ci podziękować. Byłaś wdzięcznym celem i świetnym graczem. Jeśli wygramy tę bitwę, twoje nazwisko też znajdzie się na trofeum. Dziękuję, trenerze. Mam nadzieję, że pan i Cory... Ha! Znów dałaś się zaskoczyć, Masterson. Ha, świetny, Cory. Jesteśmy najlepsi. Smaż, smaż, smaż burgera, niech rumieni się. Wyatt robi to najlepiej, o tym każdy wie. O, jesteś boski. Dziękuję, dziękuję, dziewczyny, jesteście naprawdę bardzo miłe. Jonesy, naucz się, od jutra będziesz stał za ladą, chłopcze. Tak, laseczki, nadchodzę. Masz może jakąś trójkę? Dobra, powiem to wprost. Ten namiot jest ohydny i siedzę na kawałku kurczaka. Długo jeszcze będziesz czekał na telefon? Tak długo, jak będę musiał. Wiesz, myślę, że zaczyna ci trochę odbijać. Ale ja ją kocham! To nieprawda, że mi odbija. Jestem Kathleen, jestem taka śliczna. Cześć, Jen. Mogę ci coś poradzić? Bo jestem Jen i na wszystkim znam się najlepiej na świecie. Przydałoby się trochę kawy, ziom. A ja nie mam pracy. Dla mnie też kup. Zostasz spłukany, tak, Jonesy? Dasz mi na wina. Nie! Dobra, dość tego. Centrum jest zamknięte. Zjeżdżaj do domu. Ale ja mam dziewczynę w Australii. Tak? Nie jesteśmy w Australii, Pentaku. No, jazda! O, idą pierwsze klientki. Prytki, szeki też, Jonesy zrobi ci! Burger i hot dog, świetny, nie od dziś! A, mdli mnie od tego. Co za ohyda. Chodźmy do Wonder Taco. Przyjdźcie znowu! Wyluzuj, brachu! Cicho! Nadchodzi szczęśliwa klientka numer 3. Może byś mogła tu przeżyć rozkosze jak ze snu. O, fuj! Obleśny frajer. Wpadnij znów! Wyatt, możemy pogadać? Dobra, chcecie wojny? Będziecie ją mieli! Bardzo proszę iść z tą piłką do kasy. Akceptujemy karty. Trafili mnie! Lekarz, lekarz! Cześć. Wreszcie, wysłałem ci z 5 SMS-ów. Mogę tu zostać 2 minuty. Streszczaj się. To Masterson w końcu pękła. Pilnuj się niej. Oczy i uszy otwarte, chory. Halo? Halo? Mogę rozmawiać z Judem? O, cześć! Jestem jego kumpelą. On, wyszedł na chwilę. Możesz mu coś przekazać? Mój chłopak Jara wreszcie się odezwał, wraca do Australii. Wspaniale, co? O, tak. Może powinnaś sama mu to powiedzieć. Na pewno zrozumie. W końcu nic między nami nie było. Mieszkamy po przeciwnych stronach globu. Możesz go ode mnie pożegnać? O, no jasne. Dzięki, jesteś wielka. Czy widziałeś, jak mój burger na bułeczce lśni? Jonesy, wiem, że słyszałeś to już setki razy, ale Tim uważa, że nie nadajesz się do... Zaraz, Wyatt, mogę zrobić coś, o czym zawsze marzyłem? No dobra. Odchodzę! Rany! Świetne uczucie! Więc wszystko gra? No pewnie, to nie dla mnie. Panienki od hamburgerów są twoje. Powodzenia! Nie!
Proszę, błagam, niech pan tego nie robi. Zapamiętaj, na tym świecie nie ma nic za darmo, kumasz? Przykro mi, ale porozmawiałam z nią zanim Ron zabrał. Serio? Ale super, co mówiła? Tęskni za mną? Na pewno tak. Została przyjęta do australijskiego programu kosmicznego. Kazała cię pożegnać i przekazać, że wiele dla niej znaczyłeś. Serio? Ale super. A dopiero co zaczęła kurs prawa jazdy. Nie martw się, Jude. Znajdziesz fajną dziewczynę. Jestem pewna. Dzięki, Niki. Chodź, postawię ci lemoniadę. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Aleksandra Dobrowolska. W rolach głównych Kathleen Agata Buzek, Jen Anna Sroka, Niki Katarzyna Godlewska, John C. Maciej Zagościelny, Jude Aleksander Czysz, Wyatt Modest Ruciński oraz Anna Apostolakis, Agnieszka Feinhauer i Janusz Wituch.